19 grudnia 796 roku naszej ery. Ludzie na całym świecie wpatrują się w niebo z przerażeniem w oczach. Nad ich głowami pojawił się ogromny, krwisto-czerwony księżyc. Największy, jaki w życiu widzieli. I już nigdy więcej nie zobaczą, bo ponownie nasz satelita zbliży się tak bardzo do Ziemi dopiero za 1100 lat. 4 stycznia 1912 roku mieszkańcy Ziemi byli świadkami podobnego zdarzenia. Wtedy też na nocnym niebie pojawił się wielki czerwony księżyc. W tamtych czasach ludzie wiedzieli już, że superksiężyc jest zjawiskiem naturalnym. Mogła to być jednak zła wróżba dla Titanica, który 3 miesiące później wyruszył w rejs i nigdy nie dotarł do celu. Księżyc ma bardzo duży wpływ na ziemskie pływy. Gdyby nie nasz naturalny satelita, na Ziemi nie byłoby przypływów i odpływów i prawdopodobnie w ogóle nie pojawiłoby się życie. Im bliżej nas jest Księżyc, tym silniejsze stają się pływy wywołane jego zwiększoną siłą grawitacyjną. W 1912 roku znajdował się tak blisko, że spowodował spore zamieszanie w wielu zakątkach świata. Doprowadził nawet do rozpadu kilku grenlandzkich lodowców. Ogromne, oderwane kawałki lodu zaczęły dryfować na południe, niesione oceanicznymi prądami. Poruszały się powoli i były przerażające. Stwarzały ogromne zagrożenie na wielu morskich szlakach, ale najgorsze było to, że nie działały w pojedynkę. Superksiężyc pojawił się zaledwie 6 minut po pływie syzygijnym, kiedy Księżyc, Słońce i Ziemia układają się w jednej linii. W wyniku tej koniunkcji, występującej 2 razy w miesiącu, ich łączna siła grawitacyjna staje się maksymalna. W dodatku, dzień wcześniej nasza planeta osiągnęła punkt najbliższy Słońcu w tym roku, co jeszcze bardziej wzmogło grawitację. Ten splot okoliczności stworzył idealne warunki do powstania jednych z najsilniejszych pływów w historii. Góry lodowe, które odrywają się od grenlandzkich lodowców, dryfują zazwyczaj w kierunku wód przybrzeżnych półwyspu Labrador i Nowej Fundlandii. Tam często osiadają na mieliźnie. Aby dalej się przemieszczać, muszą się albo stopić i zmniejszyć masę, albo dać się porwać wysokiej fali, która poniesie je dalej. A tak się składa, że w 1912 roku pojawił się ogromny przypływ. Ze względu na ogromną ilość gór lodowych, które w ciągu kilku miesięcy przybyły z północy, wiele szlaków żeglugowych trzeba było przesunąć na południe. Ale trasy Titanica, zwanego niezatapialnym, nie zmieniono. Potężny parowiec mknął przez wody Atlantyku szybko i pewnie. Aż do 14 kwietnia, kiedy spotkał go tragiczny los. Gigantyczne ilości lodu na północnym Atlantyku nie należały jednak do rzadkości, więc nie tylko to było przyczyną katastrofy. Naukowcy dowiedli, że Titanic otrzymał kilka komunikatów ostrzegawczych od innych statków o samotnych górach lodowych, a nawet lodowych polach. Na przykład o 21:40 przepływający w pobliżu liniowiec Mesaba poinformował załogę Titanica, że na ich drodze znajduje się lodowe pole. I choć było to obowiązkowe, wiadomość nigdy nie dotarła na mostek. Radiooperatorzy byli zajęci wysyłaniem telegramów od pasażerów. To samo stało się, kiedy Kalifornian, oddalony wówczas o jakieś 20 mil morskich, wysłał kolejne ostrzeżenie o lodowcach. Radiooperator z Titanica nie krył nawet poirytowania, że ktoś mu przeszkadza. Tymczasem na dworze panowały ciemności, a ocean był wyjątkowo spokojny. Praktycznie niewzruszona tafla wody utrudniała obserwatorom z bocianiego gniazda dostrzeżenie gór lodowych. Kiedy fale uderzają o kry, ich grzbiety są widoczne na tle ciemnych wód, ale w sytuacji, gdy morze jest spokojne, nie ma się nawet co rozbijać. Sytuację pogarszał fakt, że obserwatorzy nie dysponowali lornetkami. Sprzęt leżał w sejfie, do którego klucz przypadkowo zostawiono na brzegu. Więc kiedy załoga w końcu zobaczyła tę nieszczęsną górę lodową, było już za późno. Niewykluczone również, że na drodze Titanica stanęła tak zwana czarna góra lodowa. Założę się, że gdybyście mieli narysować górę lodową, wyglądałaby jak ogromny kawał lodu pokryty śniegiem. Ale ci, którzy mieli okazję odwiedzić arktyczne rejony, wiedzą, że lodowce występują w milionach odcieni. Mogą być wielokolorowe, we wzorki, w paski, a nawet czarne.
Lód, z którego zbudowana jest góra lodowa, bywa też niezwykle czysty, bez żadnych pęcherzyków powietrza i pęknięć. W takim przypadku nic nie rozprasza światła. Góra pochłania je w całości i wygląda na czarną. Zdarza się, że lodowiec jest pokryty popiołem wydobywającym się z wybuchającego wulkanu. Wówczas odrywający się od niego kawał lodu też będzie miał ciemną barwę. Gładkie i przejrzyste czarne góry lodowe powstają, kiedy kra obraca się wskutek stopnienia jej wierzchołka, zmieniając tym samym rozkład ciężaru. Woda wygładza lód od spodu, a brak powietrza zapobiega powstawaniu szronu, więc nowy wierzchołek pochłania światło i przybiera ciemne zabarwienie. Badacze dopatrzyli się wielu błędów w późniejszych działaniach załogi. Zaczęło się od tego, że pierwszy oficer Titanica na widok góry lodowej dał rozkaz ostro na sterburtę, a jednocześnie wydał do maszynowni polecenie cała wstecz. Manewr miał polegać na tym, by najpierw skręcić statkiem w prawo, a następnie ostro odbić w lewo, aby obrócić kadłub i uniknąć najgorszego. Gdyby załoga tego nie zrobiła, góra lodowa mogłaby rozedrzeć całą prawą burtę Titanica, a on wywróciłby się i w ciągu kilku minut zatonął. Natomiast polecenie cała wstecz najpewniej było błędem. Wielu ekspertów twierdzi, że czołowe zderzenie z górą lodową przy pełnej prędkości spowodowałoby mniejsze uszkodzenia statku, ponieważ dziób Titanica był znacznie mocniejszy od jego boków. I nawet gdyby został rozerwany, mniej wodoszczelnych przedziałów zostałoby uszkodzonych i zalanych wodą, a statek utrzymałby się na powierzchni. Prędkość należało zmniejszyć dużo wcześniej, już kiedy pojawiły się pierwsze ostrzeżenia o lodowych polach. Gdyby statek poruszał się o połowę wolniej, obserwatorzy znacznie wcześniej zauważyliby górę lodową i poinformowali dowodzących, a to pozwoliłoby zawczasu ją ominąć. A czy Titanic nie mógł się po prostu zatrzymać, zamiast podejmować próbę ominięcia zagrożenia? Sęk w tym, że statki nie mają hamulców. W samochodzie klocki hamulcowe mocno wciskają się w tarczę koła i w efekcie powstaje ogromna siła, która całkowicie ogranicza ruch. Zatrzymujące się koła wchodzą w reakcję z jezdnią, a im więcej tarcia, tym więcej prędkości wytraca pojazd, aż do całkowitego zatrzymania. W wodzie to jednak tak nie działa. Statki są napędzane zazwyczaj strumieniem wody wystrzeliwanym z dyszy lub śrubami napędowymi. Samo wyłączenie strumienia wody lub śruby nie wystarczy, by zahamować statek. Będzie niesiony siłą bezwładności do momentu, aż sam się zatrzyma. Dlatego też najlepszym rozwiązaniem jest odwrócenie obrotów silnika. Strumień wody i śruby pracują wówczas w odwrotnym kierunku i ostatecznie zatrzymują statek. A jeśli do tego nie dojdzie, to łódź oczywiście dalej będzie się cofać. Kolejnym problemem jest to, że statki, zwłaszcza tak duże jak Titanic, są znacznie cięższe od jakiegokolwiek samochodu czy ciężarówki. A im masywniejszy obiekt, tym trudniej stłamsić jego ruch. A więc nawet gdyby słynny liniowiec był pojazdem lądowym wyposażonym w koła, całkowite jego zahamowanie trwałoby parę minut. Z tego samego powodu pociągi nie mogą zatrzymać się w kilka sekund. Są zbyt ciężkie, a rozpędzone siłą bezwładności wagony doczepione za lokomotywą mogłyby ją wykoleić i doprowadzić do katastrofy. Kilka statków otrzymało i odpowiedziało na sygnał SOS wysyłany przez Titanica. Wszystkie znajdowały się jednak zbyt daleko. Najbliżej była Karpatia, ale i tak zajęło jej 3 godziny, by dopłynąć do zatopionego parowca i uratować pasażerów marznących w szalupach ratunkowych. Jeden statek znajdował się znacznie bliżej miejsca katastrofy i mógł tam dotrzeć w ciągu godziny, ale tak się nie stało. Był to Kalifornian, ten sam liniowiec, który wcześniej ostrzegł Titanica przed lodowym polem. Na noc wyłączono tam telegraf, więc załoga nie usłyszała wezwania o pomoc. Wkrótce jednak z Titanica wystrzelono racę i jest raczej mało prawdopodobne, że oddalony o niecałe 40 km Kalifornian nie widział rozbłysków. Jakiś czas później w sądzie członkowie załogi zeznali, że rzeczywiście dostrzegli światła rac, ale zauważyli też inny okręt w połowie drogi do Titanica, myśląc, że to on wysyła sygnały SOS. Próbowano nawiązać z nim kontakt za pomocą lampy sygnalizacyjnej, ale statek nie odpowiedział. Na widok wystrzelonych rac załoga zbudziła kapitana, a on nakazał dalej wysyłać sygnały świetlne, zamiast włączać telegraf. Decyzja ta zaważyła poniekąd na losach pasażerów Titanica.
Z zapisków wynika, że tej nocy w pobliżu tonącego liniowca nie było żadnych innych okrętów, ale załoga Kaliforniana zgodnie utrzymywała, że widziała jakiś statek. Co więcej, część pasażerów Titanica również twierdziła, że zauważyła zmierzającą w ich kierunku łódź, która nigdy nie dopłynęła do tonącego parowca. Niektórzy wierzyli nawet, że był to statek widmo, ale chodziło o coś bardziej przyziemnego. Prawdopodobnie była to łódź kłusownicza. To tłumaczyłoby, dlaczego wolała trzymać się na uboczu i czemu nie istnieją żadne zapiski na jej temat. Innym wytłumaczeniem może być morski miraż, zjawisko znane już od czasów Wikingów, które jednak dopiero na początku 2021 roku zyskało szersze grono zwolenników. Fatamorgana pojawia się na czystych i spokojnych wodach, gdy na zimne powietrze tuż nad taflą nakładają się ciepłe prądy. W tych warstwach światło przemieszcza się i załamuje w dość nietypowy sposób, co tworzy fałszywy horyzont. W efekcie można zobaczyć unoszące się wysoko nad powierzchnią statki. O ile na lądzie wzbudza to jedynie zaciekawienie gapiów, to na morzu może doprowadzić do błędów w nawigacji. Zjawisko to występuje najczęściej wiosną w rejonach arktycznych, co idealnie pokryłoby się z miejscem i czasem feralnego rejsu Titanica. Przypomnijmy, noc katastrofy była spokojna i pogodna. Księżyc pozostawał nieuchwytny, a obserwatorzy i tak mieli już trudności z rozeznaniem się w otoczeniu. Mieszanina powietrza o różnych temperaturach wytworzyła pasmo mgły, które jeszcze bardziej ograniczyło widoczność. Załoga nie była w stanie odróżnić powierzchni oceanu od nocnego nieba, a góry lodowe długo pozostawały w ukryciu. Ze względu na sprzyjające warunki starsi oficerowie kazali rozpędzić Titanica do najwyższych prędkości, pomimo ostrzeżeń o polach lodowych na trasie. Gdyby statek poruszał się wolniej, być może dostrzeżono by górę lodową w porę i udałoby się ją ominąć. Ale tak się nie stało i kiedy w końcu wyłoniła się z mgły, było za późno, by uniknąć zderzenia. Morski miraż tłumaczyłby również brak reakcji ze strony załogi wspomnianego Kaliforniana. Optyczne złudzenie na horyzoncie mogło sprawić, że obserwatorzy wzięli Titanica za mniejszy statek, który znajdował się dużo bliżej niż był w rzeczywistości. Załoga nie rozpoznała okrętu i próbowała skontaktować się z nim za pomocą lampy sygnalizacyjnej, a mgła sprawiła, że wystrzelone race wyglądały jak światełka unoszące się tuż nad horyzontem. Wywołało to spore zamieszanie na pokładzie Kaliforniana, a załoga nie wiedziała, co robić. Szczątki Titanica do dziś spoczywają głęboko na dnie północnego Atlantyku. Już kilka dni po katastrofie pojawiły się propozycje, by wydobyć na powierzchnię wrak przepołowionego statku, ale dopiero w drugiej połowie XX wieku pojawiła się technologia, która by to umożliwiła. Pierwsze zdjęcia leżącego na dnie Titanica zostały zrobione 1 września 1985 roku, kiedy 5-metrowy podwodny robot Argo został opuszczony na głębokość 4000 metrów i przypadkiem natknął się na kotły Titanica. W późniejszych ekspedycjach udało się wyciągnąć mniejsze fragmenty statku, a nawet sporą część kadłuba. Naukowcy, którzy badali znaleziska, doszli do wniosku, że prawdziwą przyczyną zatonięcia słynnego liniowca mogło być nie tyle zderzenie z górą lodową, ile jego wątpliwej jakości konstrukcja. Na kadłubie nie było wielkiego pęknięcia, tak jak się spodziewano. Zamiast tego odnaleziono drobniejsze wyrwy oraz przerwy w łączeniach. Dlatego naukowcy wysunęli przypuszczenia, że do produkcji statku wykorzystano niskiej jakości stal oraz słabe nity. W drugiej połowie XX wieku pojawiało się mnóstwo pomysłów, jak wydobyć Titanica z oceanicznego dna. Jednym z najpopularniejszych rozwiązań było uniesienie wraku za pomocą sprężonego powietrza. Powstała nawet książka, w której opisano to tak, jakby faktycznie się wydarzyło, ale w rzeczywistości nikt nigdy nie podjął takiej próby. Aby wcielić pomysł w życie, trzeba by kilkuset wielkich butli ze sprężonym powietrzem. Ponieważ jest ono lżejsze od wody, zbiorniki uniosłyby się ku górze i teoretycznie mogłyby pociągnąć za sobą zatopiony statek. Ale problemy zaczęłyby się już w momencie opuszczania butli do wody. Od razu wypłynęłyby na powierzchnię. Trzeba by je związać kablami i sprowadzić na dno, wykorzystując w tym celu łodzie podwodne. A jako że zbiorników byłyby setki, w operację trzeba by zaangażować prawdopodobnie kilkadziesiąt takich jednostek.
Można by co prawda odbyć kilka ekspedycji w tej z powrotem jedną łodzią podwodną, ale wtedy byłby z kolei problem z pozostawionymi na dnie butlami. Należałoby je przymocować, żeby nie wypłynęły na górę w trakcie sprowadzania kolejnych. Poza tym na dnie panuje ogromne ciśnienie i zbiorniki mogłyby tego nie wytrzymać. Fala uderzeniowa powstała w wyniku eksplozji jednej butli, prawdopodobnie uszkodziłaby pozostałe, co doprowadziłoby do wielkiego wybuchu. A ponieważ w miarę upływu czasu ryzyko byłoby coraz większe, operacja musiałaby zostać przeprowadzona w ekspresowym tempie. Pojawiła się też propozycja, aby wydobyć szczątki potężnego liniowca, owijając go metalową siatką i polewając ciekłym azotem. Lód wypłynąłby na powierzchnię i, podobnie jak sprężone powietrze w poprzednim rozwiązaniu, pociągnął za sobą wrak. Pomysł odrzucono, ponieważ owinięcie go siatką byłoby po prostu niemożliwe. Aby włożyć ją pod spód, trzeba by najpierw unieść statek. Ale nawet gdyby jakimś cudem się to udało, na dno trzeba by sprowadzić i wylać setki ogromnych zbiorników z płynnym azotem. Zamrożona substancja wykazuje jednak zupełnie inne właściwości pod wodą. Gdyby odkręcić butlę w tak ogromnym zbiorniku cieczy, ocean zacząłby bulgotać jak szalony, wyglądając jakby się gotował. Ciekły azot zaskwierczałby, a następnie rozpłynąłby się bez śladu. A ludziom zostałyby tony bezużytecznej siatki i poczucie zmarnowanego czasu. A co z wielkimi magnesami? Na miejsce zatopienia statku można by wysłać duży krążownik wyposażony w magnetyczne płyty. Najpierw należałoby przyczepić do nich grube i bardzo długie kable. Już sam ciężar sprzętu byłby ogromny, ale załóżmy, że to możliwe. Następnie trzeba by opuścić magnesy na dno oceanu. Schodziłyby coraz niżej, aż w końcu przyczepiłyby się do stalowego kadłuba statku. Na sygnał krążownik rozpocząłby wyciąganie. Co mogłoby pójść nie tak? Jeden z magnesów odczepiłby się od zarośniętego koralowcami i mchem kadłuba. Fragmenty Titanika zaczęłyby się urywać i opadać na dno. I w tym momencie stałoby się jasne, że misja zakończyła się fiaskiem. Chodziło przecież o to, by wydobyć cały statek, prawda? Ogromny ciężar wszystkich części Titanika i potężne ciśnienie panujące pod wodą zrujnowałyby całą operację. Udałoby się wydobyć tylko kilka fragmentów, a przecież nie w tym rzecz. Najdroższy i najbardziej skomplikowany pomysł na podniesienie Titanika miał polegać na wyodrębnieniu wodoru i tlenu z oceanicznej wody. Następnie pierwiastki trafiłyby do specjalnych pojemników, które zostałyby przymocowane do statku, a potem wypłynęłyby na powierzchnię, ciągnąc za sobą Titanika. Problem polega jednak na tym, że nie da się umieścić wraku w próżni na czas operacji. Filtrowanie wody wokół i w środku statku byłoby bezcelowe, ponieważ ocean zalałby opróżnioną przestrzeń. Ale nawet gdyby do tego nie doszło, maszyna zdolna do takiej destylacji kosztowałaby miliardy dolarów. Można by to osiągnąć jedynie poprzez filtrowanie i oczyszczanie wszechoceanu, co oczywiście jest niewykonalne. A może udałoby się wyciągnąć statek za pomocą ogromnego budowlanego haka? Wyobraźcie sobie największy holownik na świecie, wyposażony w hak, który mógłby podnieść z oceanicznych głębin wrak ważący 52 tysiące ton. Pierwsza wada tego planu? Taki sprzęt ważyłby 10 tysięcy ton, co zwiększyłoby i tak już ogromną masę Titanika. Po drugie, potrzebny by był łańcuch lub kabel odpowiadający jego rozmiarom, który musiałby mieć co najmniej 4000 metrów długości, by sięgnąć dna. Cały ten ładunek spuszczono by w oceaniczną głębinę i w jakiś sposób podpięto Titanika, ale tylko jedną część, bo jak dobrze wiemy, statek rozpadł się na pół. I wreszcie, gdyby to wszystko się udało, ciśnienie i opór wody oraz ciężar niszczającego statku sprawiłyby, że wrak rozpadłby się na kawałki. W pewnym momencie na haku pozostałby tylko jeden fragment, reszta spadłaby z powrotem w odmęty. Pojawiła się też propozycja wysadzenia statku, aby łatwiej było wydobyć jego szczątki, ale ten pomysł od razu został odrzucony, ponieważ naukowcy byli zainteresowani wydobyciem statku jedynie w całości. Tylko w ten sposób zachowałby swoją naukową i historyczną wartość. Jednym z najbardziej fantazyjnych pomysłów, jak wyciągnąć statek, było zastosowanie beczek z gorącym woskiem. Tak jak w przypadku sprężonego powietrza, wosk miałby się utwardzić i wydobyć wrak na powierzchnię. Ale smutna prawda jest taka, że nawet gdyby udało się sprowadzić beczki na dno i je tam otworzyć, wosk momentalnie by zastygł. Nie byłoby czasu, aby rozprowadzić go po całym wraku,
a na powierzchnię wypłynęłyby jedynie zbite grudy w kształcie beczek. To samo stałoby się z piłeczkami ping-pongowymi. Są wypełnione powietrzem, więc bez problemu wypłynęłyby do góry, ale nie jeśli działałoby na nie ogromne ciśnienie panujące na dnie oceanu. Wykonuje się je z cienkiego plastiku, który od razu zostałby zmiażdżony. Nawet gdyby użyć milionów piłeczek z odpornego na ciśnienie materiału, co kosztowałoby pewnie tyle, ile budowa nowego Titanica, misja i tak by się nie powiodła. Piłeczki do ping-ponga są małe, więc większość z nich wyślizgnęłaby się przez otwory w statku, a pozostałe nie dałyby rady unieść 50 tysięcy ton stali na powierzchnię. Jedyna poważna próba wydobycia Titanica miała miejsce w 1996 roku i zakończyła się kompletną klapą. Ekspedycja była raczej symboliczna, ponieważ nie zdecydowano się wydobyć całego statku, a tylko część jego kadłuba ważącą około 21 ton. A to i tak byłby największy fragment, jaki ponownie ujrzałby światło dzienne. Oczywiście, gdyby operacja się powiodła. Na dno oceanu opuszczono cztery wielkie kanistry wypełnione ropą i przymocowano je do płyty kadłuba. Następnie je puszczono i samoczynnie zaczęły unosić fragment wraku. Kiedy płyta znalazła się jakieś 60 metrów pod wodą, doszło do załamania pogody. Załoga ekspedycji postanowiła odholować fragment na spokojniejsze wody około 130 km dalej. Gdyby coś poszło nie tak, łatwiej by im było wyciągnąć stamtąd szczątki. Niestety, jeszcze na długo zanim dotarli do wyznaczonego punktu, połowa płyty się odłamała i spadła na dno. Wyglądało na to, że zerwały się dwa kanistry z paliwem i puściły fragment płyty. Mimo że zamontowano na niej akustyczny nadajnik, którego bateria wytrzymałaby 2 lata, nie podjęto próby odzyskania utraconych szczątków. Jednak głównym powodem, dla którego wydobycie Titanica to praktycznie niemożliwa do zrealizowania operacja, jest stopień jego rozkładu. Po ponad 100 latach pod wodą zardzewiał i stał się kruchy. Nie pomaga też fakt, że tonąc przełamał się na pół, a woda wdarła się do środka strumieniami, niszcząc wszystko na swojej drodze. Obecny stan Titanica nie pozostawia złudzeń. Każda próba wydobycia go w jednym kawałku zakończy się niepowodzeniem, a statek rozpadnie się w pył w połowie drogi na powierzchnię. Zatonięcie Titanica, będące największą morską katastrofą w historii współczesnej, obrosło wieloma mitami, legendami, a wręcz spekulacjami rodem z powieści science fiction. Przykładowo, zgodnie z jedną z hipotez, ocalałych pasażerów w szalupach ratunkowych zaatakowały rekiny. Teoretycznie mogło się to zdarzyć, gdyż w wodach północnego Atlantyku faktycznie żyją żarłacze białe, największe morskie drapieżniki. Jednak ich liczebność spadała już od dekad. Jeśli nawet 14 kwietnia 1912 roku niedaleko tonącego liniowca przepływał przedstawiciel tego gatunku, był on prawdopodobnie osamotniony i wystraszony panującym wokół okropnym zgiełkiem. W wodzie rozchodziły się paniczne wrzaski tonących, odgłosy pękającego i giętego metalu oraz gorączkowego wiosłowania. Nawet tak straszliwy drapieżnik umknąłby czym prędzej jak najdalej od całego zamieszania, nie chcąc nawet wiedzieć, co jest jego powodem. Możliwe natomiast, że rozbitkowie widzieli rekina polarnego. Te bestie w mrocznych, lodowatych wodach Morza Arktycznego czują się jak w domu i mogły zostać zwabione zapachami dochodzącymi z opadającej na dno kuchni Titanica. Jednak w przeciwieństwie do żarłacza białego, rekin polarny nie należy do agresywnych łowców. Jest bardzo powolny i przeważnie czeka, aż ofiara sama wpadnie mu w szczęki lub żywi się padliną. Ponadto rzadko wynurza się z głębin, więc nawet jeśli znajdował się akurat w okolicy tonącego statku, szansa, że ktokolwiek go dostrzegł, jest bardzo niewielka. Inna teoria głosi, że liniowiec stał się jedną z licznych ofiar słynnego Trójkąta Bermudzkiego. Ten obszar Oceanu Atlantyckiego jest owiany jeszcze większą tajemnicą niż sama katastrofa Titanica. Na przestrzeni dekad w obrębie Trójkąta ginęły bez śladu statki, samoloty, a nawet łodzie podwodne. Według legend zaginione jednostki błąkają się po tym rejonie oceanu jako statki widma bez załogi i bez celu.
Nawet gdyby uznać nadnaturalne zjawiska za rzeczywistość, teoria ta jest absurdalna z jednego prostego powodu. Titanic nigdy nie zbliżył się do Trójkąta Bermudzkiego. Zatonął około 640 km na południe od Nowej Fundlandii, czyli grubo ponad 1000 km od umownej północnej granicy złowieszczego obszaru. Niektórzy tropiciele tanich sensacji upierają się, iż w zatonięciu Titanica swoje nomen omen macki maczał kraken. Źródłem legend o fantastycznym potworze morskim jest zapewne kałamarnica olbrzymia, ale raz, że gatunek ten pozostaje nieuchwytny i nigdy nie wykazywał agresji wobec człowieka, a dwa, że kałamarnica byłaby ewentualnie zdolna zatopić niewielki żaglowiec, lecz potężnemu liniowcowi w żaden sposób nie mogłaby zagrozić. Kałamarnice są tak duże dzięki adaptacji środowiskowej znanej jako gigantyzm abisalny. Nazwa mówi sama za siebie. Stworzenia żyjące w głębinach morskich, głównie głowonogi, mają tendencję do osiągania spektakularnych rozmiarów. Jednocześnie gatunki te rzadko wypływają na powierzchnię, co ma związek z różnicą temperatur. Niskie wartości spowalniają bowiem ich metabolizm, co oznacza, że zachowują spożyty pokarm na dłużej. Niekiedy jeden posiłek wystarcza im na całe lata. Mieszkańcy głębin rosną zatem powoli, ale nieprzerwanie, nawet przy braku dostępu do pożywienia. Stworzenia głębinowe żyją o wiele dłużej, gdyż letargiczny metabolizm spowalnia proces starzenia. Przykładowo niektóre okazy wspomnianego już rekina polarnego dożywają nawet 400 lat. Niedobór pożywienia w głębinach oceanu ma zresztą bezpośredni związek z gigantyzmem. Większe ciało pozwala magazynować i rozprowadzać energię. Gdy zwierzęciu trafi się okazja na posiłek, pochłania jak najwięcej pokarmu, wręcz rozdymając swój żołądek. Potem dryfuje sobie przez długi czas, nie czując głodu. Im mniejsze zwierzę, tym mniejsza jego pojemność magazynowa i tym częściej musi zdobywać pożywienie, co nie sprawdza się na dużych głębokościach. W głębinie występuje mniej drapieżników. Płetwale błękitne, największe zwierzęta w historii naszej planety, osiągnęły w toku ewolucji tak imponujące rozmiary, gdyż przez miliony lat nie miały żadnych naturalnych wrogów. Nic nie przeszkadzało im w rozwoju, więc jadły bez ograniczeń i rosły sobie w najlepsze. Im głębiej, tym więcej rozpuszczonego tlenu zawiera woda, co także ma wpływ na gabaryty organizmów żywych. Abisalnym olbrzymom łatwiej jest przetwarzać tlen rozpuszczony w wodzie, podczas gdy małe zwierzęta miałyby problem z oddychaniem na dużej głębokości. To chyba ostatecznie wyjaśnia, dlaczego kałamarnice zamieszkują wyłącznie przepastne głębiny i dlaczego nie mogły zatopić Titanica. Historia niezatapialnego liniowca stanowiła rzecz jasna prawdziwą pożywkę dla tabloidów, które nie stroniły od bzdurnych tematów, jak choćby podróż w czasie. Naprawdę, na łamach gazet można było przeczytać zdumiewająco szczegółowe historie ludzi, których odnaleziono w wodach Trójkąta Bermudzkiego, a jakże 80 lat po katastrofie. Nie mieli pojęcia, skąd wzięli się w tym miejscu i czasie, ale będąc wytworami dziennikarskiej wyobraźni, z chęcią udzielali wywiadów. Napisano nawet książkę o jednej z prób, którą rzekomo odnaleziono w rejonie Trójkąta Bermudzkiego w 1990 roku. Opowiada ona fikcyjną historię kobiety próbującej znaleźć swoje miejsce w zupełnie obcym świecie, do którego przeniosła się po katastrofie. Niemniej fascynujące są prawdziwe koleje losu rozbitków. Jedną z najsłynniejszych historii bohaterów Titanica jest ta opowiadająca o Violet Jessop, kobiecie, która w wyniku swoich przygód dorobiła się przydomka niezatapialna. Jak trafiła jednak na pokład feralnego statku? Violet była najstarszym z dziewięciorga dzieci irlandzkich imigrantów w Argentynie. Od małego musiała troszczyć się o młodsze rodzeństwo na wypadek, gdyby rodzicom przytrafiło się coś złego. W pewnym momencie matka niestety podupadła na zdrowiu, a Violet musiała zapewnić rodzinie byt. Ojciec zmarł wcześniej z powodu choroby. Postanowiła pójść w ślady matki. Podobnie jak ona, została stewardessą na statkach pasażerskich. W 1910 roku znalazła zatrudnienie na Royal Mail Ship Olympic, jednym z najbardziej luksusowych liniowców w tamtych czasach. Pierwszy rok upłynął pomyślnie i Violet była zadowolona ze swojej pracy. Nie deprymowała jej ciężka charówka od rana do wieczora, lubiła rozmawiać z ludźmi i podziwiać wspaniałe widoki.
20 września 1911 roku Violet jak zwykle pracowała na pokładzie. Morze było spokojne, a pogoda wręcz idealna. Statek pasażerski Olympic znajdował się akurat w cieśninie Solent, oddzielającej wyspę White od brytyjskiego wybrzeża. Wtedy na horyzoncie pojawił się krążownik Hawk. Okręt wojenny powinien bez przeszkód minąć liniowiec, ale ktoś popełnił błąd i jednostki znalazły się na kursie kolizyjnym. Kapitan Olympika rozpaczliwie manewrował do ostatniej chwili, jednak bez skutku. Dziób krążownika był zaprojektowany do taranowania innych jednostek pływających i tym razem niestety okazał się skuteczny. Z olbrzymim impetem wbił się w statek pasażerski, rozrywając ogromną dziurę w prawej burcie. Siła uderzenia rzuciła Violet na deski pokładu. Ludzie zaczęli panikować, ale pomimo poważnych uszkodzeń obie jednostki jakimś cudem utrzymały się na wodzie. Kobieta po raz pierwszy odczuła, że urodziła się pod szczęśliwą gwiazdą. Gdy liniowiec odholowano do portu, Violet zaczęła szukać innego zatrudnienia, pozostawiając za sobą niebezpieczny incydent. Pracowała w kilku miejscach, aż w kwietniu 1912 roku, jak się pewnie domyślacie, trafiła na Titanica. Jedna z dwóch siostrzanych jednostek Olympika była najbardziej ekskluzywnym statkiem w owych czasach. Violet z początku nie chciała przyjąć posady, namówili ją jednak przyjaciele. Pracę na Titanicu uznawano za wymarzoną, oferowano bardzo wysoką pensję, a do tego można było podróżować w towarzystwie sławnych i bogatych osobistości. 10 kwietnia weszła na pokład, jak wszyscy, nieświadoma tego, co miało nastąpić 4 dni później. Gdy doszło do katastrofy, Violet właśnie zasypiała w swojej kabinie. Wstrząs towarzyszący kolizji prawie zmiótł ją z łóżka. Po chwili wezwano ją na górny pokład. W odróżnieniu od incydentu na Olimpiku, pasażerowie zachowywali spokój, gdyż wierzyli w famę niezatapialnego liniowca. Nawet gdy 5 wodoszczelnych grodzi uległo zalaniu i zguba zdawała się nieunikniona, nikt nie panikował. Violet po raz kolejny dopisało szczęście. Jako jedna z pierwszych osób znalazła się w szalupie ratunkowej. Miała bowiem rozkaz przekonywać pasażerów, iż łodzie są zupełnie bezpieczne. Najpierw sama weszła do jednej z nich, a za nią podążyła grupka ludzi. Wraz z nimi z bezpiecznej odległości oglądała zagładę Titanica, a 3 godziny później dostała się na pokład Carpathia. Violet dotarła do Nowego Jorku na statku ratunkowym. Wbrew logice i prawdopodobieństwu przeżyła kolejną katastrofę, a mimo to pozostała niewzruszona. Uparcie brała posady na statkach, nie wiedząc, że 4 lata później ponownie przyjdzie jej otrzeć się o śmierć. Tym razem na Brytaniku. Był to parowy statek pasażerski przerobiony na szpitalny tego samego typu co Olympic i Titanic. 21 listopada podczas swojego 6 rejsu po Morzu Egejskim liniowiec wpadł na minę pozostawioną przez niemiecki okręt podwodny. Eksplozja wstrząsnęła całym statkiem, ale nie panią Jessop. Dla niej była to po prostu kolejna morska katastrofa. Brytanik zaczął tonąć bardzo szybko. Po niecałej godzinie był już całkowicie pod wodą. Tym razem Violet nie zdołała dostać się na czas do szalupy, więc bez wahania wyskoczyła za burtę. Dopłynęła do najbliższej łodzi ratunkowej i wspięła się na pokład. Jednak śruby napędowe Brytanika wciąż działały, przyciągając do siebie szalupy. Violet dostrzegła niebezpieczeństwo i postanowiła wskoczyć z powrotem do wody, ale i tak nie mogła wydostać się z wytwarzanego prądu. Została pociągnięta pod kadłub i uderzyła się w głowę. Na szczęście nie straciła przytomności, czemu zawdzięcza życie. Jej bujne, zaplecione włosy nieco zamortyzowały siłę uderzenia, a przynajmniej tak po latach żartowała, wspominając to zdarzenie. Koniec końców, tonącą dziewczynę dostrzegli rozbitkowie z innej szalupy i wciągnęli na pokład. O dziwo, 2 tragedie i 1 wypadek bynajmniej nie zniechęciły jej do pracy na morzu. Służyła na statkach pasażerskich aż do roku 1950. Dwukrotnie okrążyła świat na pokładzie liniowca Belgenland, po czym wróciła do Royal Mail. Na szczęście seria niefortunnych zdarzeń dobiegła końca i Violet nigdy nie doświadczyła już katastrofy. W 1950 roku przeszła na emeryturę i osiadła w angielskim hrabstwie Suffolk. Na morzu przepracowała blisko 42 lata i była usatysfakcjonowana swoją karierą. Resztę życia spędziła mieszkając w dużej XVI-wiecznej posesji.
A gdy historia Violet Jessop rozeszła się po świecie, otrzymała ona trafne przezwisko Pani Niezatapialna. Kolejnym ocalałym z katastrofy Titanica, który zyskał światową sławę, był Richard Norris Williams, uznawany dziś za legendę tenisa. Urodził się w Szwajcarii, a w wieku 21 lat był obiecującym graczem i jednocześnie przymierzał się do podjęcia studiów na Harvardzie. W 1912 roku Williams opuścił wraz z ojcem Europę na pokładzie Titanica. Zamierzał studiować w USA historię i geologię. Pociągiem dostali się z Genewy do Cherbourga we Francji, gdzie mieli wejść na pokład liniowca. Po drodze w jednym z przejeżdżających automobili Williams rozpoznał znajomą twarz. Był to uznany tenisista Carl Baer. Po prostu skinęli wzajemnie głowami na powitanie, nieświadomi, że los połączy ich w niesamowity sposób. Baer miał wtedy 26 lat i już zasłynął w świecie tenisa, reprezentując Stany Zjednoczone w finałach Pucharu Davisa 5 lat wcześniej. Wybierał się do Ameryki z bardzo osobistego powodu. Był zakochany po uszy w przyjaciółce swojej siostry, Helen Newsom, i pragnął się z nią ożenić. Problem polegał na tym, że jej rodzina mocno sprzeciwiała się temu związkowi. Helen pochodziła ze stanu Ohio. Jej rodzice chcieli rozdzielić parę, wysyłając córkę na długą wycieczkę po Europie. Jak tylko Baer się o tym dowiedział, zmienił swoje plany i zarezerwował ten sam rejs, co ona. Pomyślał sobie, że to bardzo romantyczne. Po przygodach w Europie wspólnie powrócą do Ameryki na niezatapialnym statku. Baer i Williams mieli zarezerwowane bilety w pierwszej klasie, dlatego też przysługiwały im kabiny na pokładzie C. Podczas rejsu mężczyźni dużo ze sobą nie rozmawiali, trzymając się raczej swoich spraw. Gdy Titanic uderzył w górę lodową i pasażerom nakazano wejście do szalup ratunkowych, Carl nie opuszczał swojej ukochanej nawet na krok. Tak też trafił z Helen i jej rodzicami do szalupy numer 5. Wtedy losy dwóch tenisistów zaczęły się splatać. W tamtych czasach zgodnie z zasadami ewakuacji pierwszeństwo miały kobiety i dzieci. Mężczyźni mogli się ewakuować dopiero gdy łodzie z uprzywilejowanymi pasażerami zostały opuszczone do wody. Baer i jego towarzysze wpadli na Bruce'a Ismaya, dyrektora zarządzającego White Star Line, czyli spółki, do której należał Titanic. Ismay skierował ich do szalupy. Obecność zdolnych do wiosłowania mężczyzn, na silnego wyglądał zwłaszcza Baer, zwiększała ich szanse na przetrwanie. Richard Williams miał natomiast większe problemy. Próbował skierować jak największą ilość pasażerów do łodzi ratunkowych. Tonący statek przechylił się, a wraz z nim wiszące na pokładzie szalupy. Williams wraz z ojcem stali na krawędzi i mimo tak dużych trudności pomagali innym w akcji ewakuacyjnej. Po opuszczeniu ostatniej łodzi do wody zawrócili na mostek po następne rozkazy. Po drodze jeden z olbrzymich kominów spadł prosto na nich. Richard w ostatniej sekundzie uskoczył na bok bezpośrednio do lodowatej wody. Komin uderzył w taflę tuż za nim, odpychając rozbitka od kadłuba. Walcząc z zimnem i zmęczeniem, dopłynął wreszcie do jednej z szalup i chwycił się jej krawędzi. Przez jakiś czas trzymał się desperacko, usiłując złapać oddech, aż w końcu zbierając resztki sił wdrapał się na pokład. W szalupie wody było po kolana. Williams natychmiast zdjął swoje przemoczone buty i skórzaną kurtkę. Wkrótce dołączyło do niego kilku innych pasażerów będących w podobnym stanie. Przez kilka godzin znosili przejmujące zimno, aż w końcu zostali zabrani do innej szalupy, a stamtąd na pokład Carpathia. Po kilku godzinach spędzonych po kolana w lodowatej wodzie wszyscy rozbitkowie z zalanej łodzi ratunkowej potrzebowali natychmiastowej pomocy medycznej. Zszokowany lekarz na Carpathia oznajmił Richardowi, że jego nogi uległy poważnemu odmrożeniu. Jedynym sposobem na uratowanie mu życia była amputacja obu kończyn poniżej kolan. Williams odmówił. Tak się złożyło, że Carl Baer również dostał się na pokład Carpathia. Miał się dobrze. Gdy w pewnym momencie zauważył Williamsa, pomagał akurat innym ocalałym. Williams wspominał, że Baer okazał mu wielką życzliwość. Z jego wsparciem zaczął stawiać pierwsze kroki jeszcze na pokładzie Carpathia, mając w pamięci swoją świetnie zapowiadającą się karierę tenisową.
Walcząc o własną przyszłość i zmagając się z koszmarnym bólem, zmuszał się co 2 godziny do chodzenia, aby pobudzić krążenie w odmrożonych kończynach. Upór najwyraźniej się opłacił, a może Richard miał po prostu szczęście. Tak czy inaczej, stan jego zdrowia zaczął się poprawiać. Gdy przybyli do Nowego Jorku, odbył dalszą rekonwalescencję, a 6 tygodni później wrócił do gry w tenisa i to we wspaniałym stylu. Tego samego roku wygrał Międzynarodowe Mistrzostwa Stanów Zjednoczonych US Open w mikście. Po zakończonym turnieju podjął wreszcie studia na Harvardzie, kontynuując jednocześnie karierę sportową. W 1914 i 16 odniósł kolejne triumfy w US Open, tym razem w grze pojedynczej, a w 24 zdobył złoty medal Igrzysk Olimpijskich w grze mieszanej i to grając mecz finałowy ze skręconą kostką. W miarę upływu lat zdobywał coraz większą sławę, a media na całym świecie rozpisywały się o jego sportowych osiągnięciach. Williams i Bear niejednokrotnie stawali po przeciwnych stronach kortu. Po raz pierwszy w 1912, niedługo po wydarzeniach na Titanicu. Ze starcia zwycięsko wyszedł Bear. Była to pierwsza porażka Williamsa na amerykańskiej ziemi. Po przegranym meczu Richard trenował ostro jak nigdy wcześniej i 2 lata później miał okazję do rewanżu. Pokonał Beara w ćwierćfinale Mistrzostw Stanów Zjednoczonych i sięgnął później po tytuł. Został jednym z najlepszych tenisistów swoich czasów, 5-krotnie zdobywając Puchar Davisa. Został między innymi pierwszym amerykańskim mistrzem Wimbledonu w grze podwójnej oraz 4-krotnym mistrzem US Open po 2 razy w grze pojedynczej i podwójnej. Zarówno Williams, jak i Bear trafili do międzynarodowej tenisowej galerii sławy. I choć ta dyscyplina sportu była nieodłączną częścią ich życia, osiągnęli sukcesy także w innych dziedzinach. Po zakończeniu kariery tenisowej obaj doskonale odnaleźli się w świecie finansów. Bear zrezygnował z zawodu prawnika na rzecz bankowości. Williams podążył podobną ścieżką. Został bankierem inwestycyjnym oraz prezydentem Towarzystwa Historycznego Pensylwanii. Wiele lat później opublikowano 2 książki opisujące historię obu mężczyzn na Titanicu. Po raz pierwszy świat dowiedział się o ich przyjaźni oraz przeżyciach na wielkiej wodzie. Do grona najbardziej heroicznych osób na pokładzie Titanica należała z pewnością Margaret Brown, która zasłynęła jako niezatapialna Molly Brown. Była filantropką oraz znaną osobistością na amerykańskich salonach. W 1912 roku podróżowała po Francji w towarzystwie przedsiębiorcy Johna Jacoba Astora IV, który także brał udział w feralnym rejsie. Notabene był on najbogatszą ofiarą tragedii Titanica. Margaret nie planowała wcale szybkiego powrotu do Stanów. Podczas pobytu w Paryżu otrzymała jednakże wiadomość o chorobie jej pierwszego wnuka. Natychmiast zarezerwowała bilet na najbliższy rejs przez Atlantyk i tak się złożyło, że był to Titanic. Jako pasażerka pierwszej klasy weszła na pokład w Cherbourgu. Tuż po kolizji znaczna część pasażerów była wciąż święcie przekonana o niezatapialności Titanica. Margaret jako jedna z nielicznych osób doskonale rozumiała powagę sytuacji. Pomagała załodze, przeprowadzając pasażerów do szalup ratunkowych. Członkowie załogi nakłaniali ją, aby sama weszła do łodzi, ale kategorycznie odmówiła, dalej ratując innych. Powstrzymała też przedwczesne wodowanie 2 nie w pełni załadowanych szalup, dzięki czemu przeżyło o wiele więcej ludzi. Ostatecznie namówiono ją na wejście do szalupy, w której znajdowało się już 27 innych osób. Gdy jej towarzysze niemo obserwowali tragedię Titanica, Margaret z determinacją chwyciła za wiosła. Chciała płynąć z powrotem, aby uratować jak najwięcej rozbitków znajdujących się w wodzie. Sprzeciwił się temu Robert Hickens, kwatermistrz Titanica. Po pierwsze, obawiał się, że po zbliżeniu szalupa może zostać wciągnięta w dolny prąd wytwarzany przez kadłub tonącego statku, a po drugie, że rozbitkowie próbujący dostać się na szalupę wywrócą ją do góry dnem. Margaret była wściekła. Spojrzała mężczyźnie prosto w oczy i oznajmiła, że wyrzuci go za burtę, jeśli nie wrócą ratować rozbitków. Relacje są niejasne co do dalszych wydarzeń. Nie wiadomo, czy udało jej się przekonać Hickensa, czy nie. Już na pokładzie Karpatii Margaret z pomocą pozostałych podróżujących pierwszą klasą pomogła zorganizować komitet. Chciano zebrać pieniądze na rzecz najuboższych pasażerów Titanica, którzy stracili cały swój majątek. Jej znajomość języków okazała się niezwykle pomocna w komunikacji z rozbitkami nie posługującymi się angielskim.
Zarządzała także dystrybucją koców oraz artykułów pierwszej potrzeby. Swoją nieugiętą postawą i działaniami zyskała wdzięczność wielu ludzi za okazanie wsparcia w tych ciężkich chwilach. Z pokładu Karpatii zeszła dopiero wtedy, gdy wszyscy rozbitkowie otrzymali pomoc. W kolejnych latach stała się jedną z najsłynniejszych liderek amerykańskiego ruchu kobiet w XX wieku. Własnoręcznie rozwiązała poważny konflikt w stanie Colorado i prawie została senatorem. Zrezygnowała jednak z kampanii na rzecz dalszej pomocy potrzebującym. W ostatnich latach swojego życia była aktorką. Zmarła we śnie w 1932 roku. Z katastrofą jest też związana dość nietypowa historia z laską w roli głównej. W lipcu 2019 roku przedmiot został sprzedany na aukcji w stanie Rhode Island. Jak wynika z zeznań świadków oraz dokumentów, laska uratowała 27 pasażerów Titanica w szalupie ratunkowej, a wszystko za sprawą jej nietypowej funkcji, a mianowicie wbudowanej latarki. Wiosną 1912 roku 55-letnia Ella White podróżowała po Europie ze swoją przyjaciółką Marion Grace Young, 36-letnią nauczycielką gry na fortepianie. Jak wiadomo, wypadki chodzą po ludziach, szczególnie podczas wypraw w nieznane. Można na przykład doznać kontuzji stopy, co akurat przydarzyło się pani White. Z powodu urazu musiała sprawić sobie laskę, która ułatwiłaby jej chodzenie. Postawiła na fantazyjny model z podświetlaną na baterię nasadką. I ta decyzja zaledwie miesiąc później ocaliła jej życie. Kiedy europejskie wakacje dobiegły końca, panie White i Young kupiły bilety pierwszej klasy na rejs Titanikiem i 10 kwietnia wybrały się w podróż powrotną do domu w Nowym Jorku. Pani White towarzyszyła też pokojówka, służąca, a także kurczaki, które razem z przyjaciółką nabyły we Francji. Pomimo luksusowych udogodnień dla pasażerów pierwszej klasy dostępnych na pokładzie, Ella White i Mary Young rzadko wychodziły ze swojej kabiny. Odpowiadało im własne towarzystwo. Po raz pierwszy pani White wyszła na dłużej niż tylko w celu zjedzenia kolacji 14 kwietnia, kiedy Titanic zatrząsł się w wyniku zderzenia. Razem ze swoją małą, osobistą świtą opuściła zaciszę luksusowej kajuty i wyszła na pokład. Na górze zebrał się tłum czekający na wyjaśnienia i polecenia. Kilka chwil później kapitan Edward Smith obwieścił, że czas założyć kamizelki ratunkowe i udać się do szalup. Nikt nie panikował, ludzie spokojnie wsiadali do łodzi, choć nie ukrywali irytacji z powodu tych niedogodności. Szalupa numer 8, w której znalazły się panie White i Young, wyruszyła jako jedna z pierwszych. Kiedy łódź oddaliła się od statku, do wszystkich dotarł ogrom dziejącej się właśnie katastrofy. Titanic rozpadał się na kawałki na ich niedowierzających oczach i wtedy zrozumieli, że są zdani wyłącznie na siebie. Noc była ciemna, spokojna i bezksiężycowa, a fale łagodnie rozbijały się o burty szalup. Przez jakiś czas ocalali siedzieli i patrzyli, jak niezatapialny liniowiec powoli znika w oceanicznych odmętach. W końcu jednak się ocknęli i stwierdzili, że trzeba coś zrobić. Wiosłowanie po omacku nie wchodziło w grę. Potrzebowali czegoś, co oświetliłoby im drogę. Pasażerowie z przerażeniem odkryli, że lampy zamocowane na dziobie szalupy nie wystarczają, by przebić się przez czarne jak atrament ciemności. I wtedy pani White przypomniała sobie o lasce. Miała wbudowaną latarkę, nadawała się idealnie i świeciła intensywniej niż lampa na łodzi. Teraz wystarczyło tylko, by 27 pasażerów szalupy ratunkowej numer 8 zabrało się za wiosłowanie. Dzierżąca świecącą laskę pani White została ich przewodniczką. Było ciemno, przeraźliwie zimno, a na wodzie unosiły się szczątki statku. Oni zawzięcie jednak wiosłowali, nie wiedząc nawet, jak długo będą czekać na pomoc. I nagle zmęczeni i przemarznięci pasażerowie szalupy zobaczyli w oddali światełko. Czy to statek przybywający im na ratunek? Ella White wymachiwała laską, jakby był to ich ostatni promyk nadziei. Po 45 minutach dryfowania pasażerowie łodzi ratunkowej numer 8 postanowili zawrócić, by sprawdzić, czy uda im się uratować więcej osób. W końcu ich szalupa, jako że była jedną z pierwszych zwodowanych,
Wiozła na pokładzie zaledwie 27 pasażerów, a mogła pomieścić dwa razy więcej. Niestety, pomimo bohaterskiej decyzji, po powrocie nie było już kogo ratować. Titanic spoczął na dnie Oceanu Atlantyckiego. Teraz musieli walczyć o własne przetrwanie. Pani White dalej sprawowała rolę sterniczki, a pozostali wiosłowali w kierunku światła, które spostrzegli wcześniej. Okazało się, że była to Carpathia, która 15 kwietnia o 7:30 rano uratowała dygocących z zimna i wyczerpanych do granic możliwości rozbitków. Odważna kobieta, która oświetlała drogę pasażerom szalupy, zmarła w 1942 roku, przeżywszy 85 lat. Wyjątkowa laska pozostała w rodzinie i była strzeżona jako eksponat o ogromnej wartości. Dopiero wnuk jej siostrzenicy, Brad Williams, sprzedał ją na aukcji. Laskę dostał od swojej matki. Przez lata trzymał ją w stojaku na parasole wraz z pozostałymi 35 laskami ze swojej kolekcji. Ale ostatecznie stwierdził, że powinna trafić do domu, w którym odpowiednio się ją uhonoruje. Wiele mówi się na temat legendarnego liniowca i ocalałych z katastrofy, ale jest jeszcze jeden bohater tych wydarzeń, któremu poświęcono zbyt mało uwagi. Chodzi o Górę Lodową, a przecież jej historia też jest warta odnotowania. Wszystko zaczęło się w styczniu 1912 roku. Ogromny kawał lodu oderwał się od lodowca w południowo-zachodniej Grenlandii. Bryłę uformował śnieg, który spadł na ziemię jakieś 100 tysięcy lat wcześniej. Były to czasy, kiedy po ziemi chodziły jeszcze mamuty. Góra Lodowa rozpoczęła swoją podróż. Była ogromna. Mierzyła ponad 520 metrów długości i ważyła 75 milionów ton. Co ciekawe, popłynęła znacznie dalej na południe niż pozostałe góry lodowe. Każdego roku od grenlandzkich lodowców odrywa się od 15 do 30 tysięcy lodowych brył, ale tylko 1% z nich dociera na otwarty ocean. Pozostałe albo się roztapiają, albo gdzieś po drodze osiadają na mieliźnie. Ta, z którą zderzył się Titanic, też stopniała po długim dryfowaniu na otwartej przestrzeni, ale i tak ważyła imponujące 1,5 miliona ton. To prawie dwa razy więcej niż słynny most Golden Gate. Wierzchołek Góry Lodowej wznosił się nad taflą wody na wysokości 30 metrów, a mimo to, gdybyście porównali ją do ogromnego liniowca, wyglądała zupełnie niegroźnie, ale tylko na pierwszy rzut oka. Największa część każdej góry lodowej znajduje się pod wodą. Nad powierzchnią widać zaledwie 1/10 bryły, a nasza bohaterka nie była wyjątkiem. Z tego powodu nocą 14 kwietnia obserwatorzy w Bocianim Gnieździe nie zauważyli jej z oddali. Nie było księżyca, który by ją oświetlał, ale nawet gdyby wyłonił się na nocnym niebie, i tak jego światło nie odbijałoby się zbyt dobrze od nieregularnej powierzchni góry. Potężny statek uderzył w nią sterburtą, wskutek czego pojawiły się ogromne wyrwy w poszyciu kadłuba, przez które żywioł zaczął wdzierać się do wodoszczelnych przedziałów. Pierwszy, drugi, piąty. Pięć przedziałów wypełniło się wodą, co przypieczętowało los Titanica. Statek został tak skonstruowany, by wytrzymać zalanie czterech przedziałów. Reszta to już historia. Ale nie dla naszej góry lodowej. 15 kwietnia niemiecki krążownik SS Prinz Adalbert przemierzał wody północnego Atlantyku. Przepływał kilka kilometrów od miejsca, w którym kilka godzin wcześniej zatonął Titanic. Starszy steward niemieckiego okrętu, na którym jeszcze nikt nie wiedział o katastrofie, ujrzał górę lodową. Jego uwagę przykuła dość spora smuga czerwonej farby biegnąca wzdłuż jej podstawy. Zaskoczony mężczyzna sfotografował swoje odkrycie. Pomyślał, że obecność farby świadczy o tym, że w ciągu ostatnich 12 godzin w górę uderzyła jakaś jednostka pływająca. Drugą osobą, która zobaczyła słynny kawał lodu i zrobiła mu zdjęcie, był kapitan statku przeznaczonego do układania podwodnych kabli komunikacyjnych. Okręt został wysłany na pomoc w miejsce zatonięcia Titanica. Kapitan twierdził później, że była to jedyna góra lodowa, jaką widział w tym rejonie. A poza tym te ślady farby. Nie trudno było połączyć fakty. Jedno ze zdjęć góry lodowej zostało sprzedane na aukcji w 2015 roku, a ostateczna oferta wyniosła 32 tysiące dolarów.
A mimo to i tak znalazł się jeden człowiek, który uważał, że nie było żadnej góry lodowej, a Titanic zatonął w wyniku tajemniczego wybuchu. 25-letni ormiański publicysta Vaginak Burat podróżował na pokładzie słynnego liniowca, aby dostarczyć do Stanów Zjednoczonych książki, które wydał razem z ojcem. Kabinę dzielił z trzema mężczyznami, a z jednym z nich szybko się zaprzyjaźnił. W nocy 14 kwietnia mężczyźni byli już pogrążeni we śnie, kiedy nagle wybudziło ich coś, co brzmiało jak potężny wybuch. Bum! Ogromna siła zrzuciła dwóch z nich z pryczy. Mężczyźni się pozbierali, pomogli sobie nawzajem i wyszli na zewnątrz, by sprawdzić, co się dzieje. Wkrótce dowiedzieli się, że załoga wyprowadza kobiety i dzieci na pokład i umieszcza je w szalupach ratunkowych. Statek tonął. Vaginak i jego przyjaciel szybko zorientowali się, że nie mają innego wyboru, jak zostać na pokładzie i iść na dno wraz ze statkiem, albo zaryzykować i wyskoczyć za burtę, by mieć jakiekolwiek szanse na ratunek. Zrobili to bez wahania. Vaginak zabrał ze sobą jedynie woreczek z paszportem oraz pieniędzmi i zawiesił go na szyi. Przyjaciół momentalnie rozdzieliła fala, a publicysta był teraz zdany tylko na siebie. Zgubił kamizelkę ratunkową i z całych sił walczył z chłodem oceanu, aż w końcu wpadł na szalupę. Niestety była już przepełniona ludźmi i pomimo błagań jej pasażerowie nie zgodzili się wpuścić rozbitka. Jego ciało szybko zaczęło drętwieć i wkrótce stracił przytomność. I to mógł być koniec jego historii, ale ocknął się na pokładzie innego statku, którym okazała się Carpathia. Następnego ranka parowiec przybył do Nowego Jorku. Vaginak nie czuł się najlepiej po tych traumatycznych przeżyciach, więc trafił do szpitala. 12 dni później do jego sali weszła kobieta i zapłakana krzyknęła: „Mój drogi chłopcze!” Okazało się, że to ona go ocaliła. Pani Astor była kobietą po 50. Oznajmiła Vaginakowi, że szalupa ratunkowa, do której próbował się dostać, nie odpłynęła bez niego. Pani Astor powiedziała marynarzom, że ten młody mężczyzna jest jej synem i nie pozwoli im odpłynąć bez niego, ponieważ na Titaniku i tak już straciła męża. Miała przy sobie paszport oraz pieniądze Vaginaka i zaprosiła go do siebie, kiedy wydobrzeje. Po wyjściu ze szpitala pisarz pojechał do rodziny do Bostonu. Odzyskał nawet książki, które chciał sprzedać w Stanach Zjednoczonych, ponieważ podróżowały innym statkiem. Vaginak dożył sędziwego wieku, a ponieważ był doskonałym gawędziarzem, niejednokrotnie opowiadał o swoich przeżyciach. Co ciekawe, nigdy nie wspominał o tym, że Titanic zderzył się z górą lodową. Zawsze mówił tylko o wybuchu. Gdyby to była prawda, coś musiało spowodować eksplozję. Być może doszło do pożaru. Wiele osób wierzy w tę teorię, twierdząc, że w kadłubie faktycznie płonął węgiel. Pożar mógł rozpocząć się na długo przed wyruszeniem statku w rejs i po prostu nie było możliwości, by go ugasić. Titanic opuścił port z płomieniami na pokładzie, które tak bardzo osłabiły kadłub, że nie przetrwał zderzenia z górą lodową. Zwolennicy tej teorii podpierają jej słuszność zdjęciami Titanica opuszczającego port, na których widać ogromny ciemny ślad na poszyciu. Jednak nawet gdyby faktycznie tak było, wciąż nie wiadomo, czy pożar doprowadził do wybuchu. Jednocześnie obrońcy tego twierdzenia nie zaprzeczają, że góra lodowa istniała. A jaka jest prawda? Być może nigdy się nie dowiemy.